Dzień dobry, Jan Piński, witam i Tomek Szwejgiert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a dziś Państwu opowiemy o... Wiecznej likwidacji. Tak, szanowni Państwo. Natomiast dziś Państwu opowiemy o tym, jak Rzeczpospolita atakuje obecnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, Adama Bodnara za wytyczne, których celem jest doprowadzenie do tego, aby prokuratorzy skarżyli składali skargi nie do Izby, która jest kontroli nadzwyczajnej, to się nazywa Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która jest dominowana przez nominatów PIS w 100%, tylko po prostu do, do innych ISP i no tutaj panowie oczywiście wzięli, ja tylko zacytuję państwu co, opinię pana Wojciecha Sadurskiego, profesora Wojciecha Sadurskiego, Uniwersytet w Sydney, Uniwersytet Warszawski. No i posłuchajmy. No ciekawe. Opinia, jaką Rzepa zamieszcza Rzeczpospolita, dla skomentowania decyzji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adam Bodnar o niekierowaniu spraw do niekonstytucyjnej Izby, jest piura członka tejże Izby, a więc wypowiadającego się we własnej sprawie współzałożyciela Ordo Juris. Rzepo, Kwowadis, quo Kwowadis, quo czyli dokąd idziesz. Szanowni Państwo, Bogusław Hrabota to jest e, człowiek, e, no, PiSu. Tak, to jest człowiek PiSu. Po prostu, Janku, no po prostu. Tak, to jest człowiek PiSu, szanowni państwo. Człowiek, który yy, y, robi z Rzeczpospolitej oręż i powiem państwu, on się coraz mocniej odsłania. Ja mam wrażenie, że tam przychodzą i mówią: Boguś. Faj, fajnie było na wycieczce. też wszystko, pamiętasz. Fajnie było na wycieczce w Barcelonie na kosz Orlenu, fajnie było, no to teraz pisz. Pewnie to nie chodzi o tą wycieczkę, tylko ta wycieczka jest jawna. Ja Państwu opowiadałem, że Bogusław Hrabota jeszcze pisnie rządził w 2013 roku, a naciskał na mnie, abym nie zwalniał zarabiającej ogromne pieniądze Rzeczpospolitej, żony wiceprezesa PiS wczesnego Adama Lipińskiego, bo tak nie można. No ja wtedy powiedziałem mu, słuchaj, ty masz spółkę, słuchaj, ja mam dla Ciebie propozycję, weź ją do siebie, bo my robiliśmy restrukturyzację rzeczy. Pani była, była miła, była sympatyczna, no ale niestety zarabiała pensje, których nie zarabiali naprawdę wybitni dziennikarze, którzy nie mieli etatu tak jak ona. Która po prostu dostawała brutto, tak, brutto koszt dla wydawcy, tego to było kilkanaście tysięcy złotych, a ja byłem powołany do tego, żeby zredukować koszty. Zresztą właściciel prosząc mnie, pan Grzegorz Kajdarowicz o dokonanie tego zwolnienia, pytał się mnie w ten sposób, czy ja, że zaraz sprawdzi, czy ja mam jaja. Mnie, ale w czym jest problem? No bo wie pan, ja tutaj od, od mamy, mamy tutaj, jesteśmy właścicielami od czerwca 2011 roku, i ja nie mogę znaleźć żadnego człowieka wśród pracowników, który by ją zwolnił. Ale ja mówię, w czym problem? I teraz, szanowni państwo, właśnie Chrabota wtedy interweniował, naciskał na mnie, wręcz twierdził, że wyświadczył mi przysługę, bo ja, nie, bo ja musiałem nie wiedzieć, kogo zwalnia. To jest oczywiście tylko jeden ze wskaźników. Po to tym mieliśmy do czynienia z skandaliczną próbą wyprania Jacka Kurskiego na łamach, Rzeczpospolitej dania mu felietonów, odzew był tak mocny, że Hrabota za niego przeprosił, ale potem mieliśmy do czynienia z wielokrotną, mamy takie dwie panie tam, Pani Zawadka i Pani Kasprzak, które publikują takie głównie przecieki od ludzi Ziobry, od prokuratury Ziobry. Publikują te narracje, które kiedy się coś dzieje niefajnego, na przykład zrobiły atak na sygnalistę Pana Tomasza Mraza, zrobiły też obronę, wielką obronę używania Pegasusa przez PiS. Pani Izabela Kasprzak zeznawała też na sprawie sądowej, Szanowni Państwo, jawnej sprawie sądowej z Piotrem Nisztorem, gdzie broniła go jak lwica, mówiąc o, w zasadzie lekceważąc wszystkie informacje o no, takich, Szanowni Państwo, naruszających no, przynajmniej zasady etyczne działań Piotra Nisztora, jak choćby Zatrudnianie, wykorzystywanie własnego stanowiska do zatrudniania swoich bliskich w spółkach skarbu. Państwa, i tutaj, Szanowni Państwo, mamy do czynienia. Z e, e, po prostu taką hipokryzją. Pani zresztą powiedziała bardzo ciekawą rzecz redaktorowi Krzysztofowi Boczkowi z Presa, który przygotowywał artykuł Piotr, o Piotrze Nisztorze. Pan redaktor Boczek pochwalił się tym na X na Twitterze, stąd wiemy. E, powiedział, że rozmawiał z panią Izabelą i spytał się jej, e, czy podtrzymuje swoją opinię na temat Piotra Nisztora po wysłuchaniu taśmy z Obajtkiem, gdzie on załatwia. I wtedy ona powiedziała rzecz, jak dla mnie szokującą, że ona zna tę taśmę od pięciu lat. W związku z tym e, nic się nie zmieniło, jeżeli o nią chodzi. Co oznacza, Szanowni Państwo? I potwierdziła to, co mówiliśmy od lat, że po prostu Piotrek chodzi i nagrywa. wszystko. Tak, no więc <grym> ja nie mogę <grym> sobie inaczej, w tej wypowiedzi nie potrafię inaczej zrozumieć, jak to, że Piotr Nisztor puszczał jej nagrania z Obajtkiem, których dokonał. I szanowni państwo, to też jest, to też jest bardzo ciekawy. Te, te osoby tam odpowiadały. Tam przypomnę, że Rzepa to jest jeszcze matecznik pana Michała Kolanko, któremu pełna kompromitacja, wyjście na jaw to, że doradzał rządowi Mateusza Morawieckiego, że, że do, do doradzał im w sprawach tego, jak postępować w polityce Izraela, a potem pisał artykuły, w którym chwalił. Działanie e, rządów w sprawie Izraela. Czyli, szanowni Państwo, pul wypas, udziela porad i jednocześnie. E, e, no. Może się sam pochwalić. Ja, ja muszę Państwu <laughs> powiedzieć, że nie, zawsze, bo e, Bogosław Krabota jest e, dziennikarzem e, naprawdę dobrym. I to, że on się wysługuje PiS, to niestety jest, jest, zawsze, jest zawsze jest smutne. On jest człowiek, który ma, skończy w tym roku, szanowni państwo, 50, przepraszam, 60 lat. On ma, jest 64 rok. W 30 grudnia skończy. To jest człowiek, który w polskich mediach jest związany tak naprawdę od początku lat 90. I jego uwikłanie pisowskie ono musi mieć jakieś bardzo mocne podstawy. Rzepa w czasie jego rządów, o nim kiedyś Tomasz, Tomasz List napisał w swojej książce, że on balansuje, ale, ale jego zdaniem się obronił. Ja twierdzę, że on balansował, ale się nie obronił. Czyli krótko mówiąc on został takim agentem PiSu, czyli oczywiście nie, nie, mógł, nie mógł dokonać takiego mocnego skrętu w stronę PiSu, ponieważ nie pozwoliłby mu właściciel, który wtedy był Grzegorz Hajderowicz, dzisiaj tym głównym dominującym właścicielem są fundusze związane z Georgem Sorosem, chociaż George Soros już formalnie scedował to na syna swojego, który się tym zajmuje, natomiast dla mnie to Wysługiwanie się, ja, mnie dziwi to, że nikt, przepra, przepraszam jeszcze, ja wszystko powiem, że nie doniesie właścicielowi Sorosowi co chrabota w Polsce wyczynia w tej gazecie, jak bardzo wysługuje się partii PiS. To mnie naprawdę szokuje. Tak, wiesz, ja też tak myślałem, że rozmawialiśmy, bo już tutaj były takie oznaki niepokoju wtedy, przynajmniej kiedy ta struktura właścicielska się zmieniła i, i, i tutaj no, żartowano sobie we wszystkich mediach społecznościowych, że pan hrabota musi pakować już tutaj swój dobytek stamtąd, bo będzie zmiana. No wiesz, na mnie szczególne wrażenie zrobiło już to, jak w obronie, ewidentnej obronie Jarosława Kaczyńskiego panie właśnie Zawadka i Kacprzak przez C, pan, no opowiadały te, znaczy napisały te, te no naprawdę no, ten stek bzdur dotyczący tego, jak funkcjonuje Pegasus. I na tym materiale właśnie opierał się Jarosław Kaczyński między innymi. To, 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 było, to było tak ewidentne, ja się dziwiłem, że tak wystarczy dziennikarz, jak pan Hrabota, który miał różne e, komentarze, pamiętam, jak, jak był zapraszany, jeszcze telefon 24 dawno nie był, może go teraz zaproszą, bo my mówimy, że nie był zapraszany, to go teraz zaproszą. Tak jak e, zapraszają na przykład tych e, panów Odrobaków, tam pana. Żółciaka, o ile się nie mylę, Josieckiego, to też, to tak, którzy ten, ten, ten popełnili ten głupi i, i ohydny tekst o, ty, o, tym, o tych, o tych robakach, które mają, ma, mają być zmuszani Polacy, żeby ich jeździć, że Trzaskowski będzie zmuszał. I tutaj wtedy Hrabota mówił w sposób wyważony. Były takie momenty, że on mówił Mellerem czy Żakowskim, jak powiem. Natomiast, natomiast tutaj potrafił tą ocenę sytuacji mieć y, taką do przyjęcia. No, można się było różnić, y, jeżeli chodzi o, o pewnego rodzaju już tę interpretację tych faktów ale nie było czegoś takiego, no tej kompromitacji, no bo, no bo materiał o się to kompromitacja, no materiał o, o panu Mrazie, no to już jakiś atak, taki, 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 taki bicie pałką, no nagle tylko i to widać, że to zostało w jakiś sposób wymuszone. Przecież ludzie rozumieją i dziennikarze rozumieją, że do czego musiało dojść, żeby redaktor naczelny, Zgadzał się na takie materiał. Czy tak jak do czego musiało dojść, że musiał jednak Kurskiego w tej w tej gazecie puścić i później przepraszać. To jest to, co zastosowała partia Rosława Kaczyńskiego, czyli ona już po prostu wyświetla wszystkie swoje wpływy, wszystkich swoich ludzi, bo sytuacja jest, jest groźna. I, I tak jest właśnie tutaj z Panem redaktorem, bo oni pokazują już, dobra, to jest nasz. Ma robić, jak my każemy. Tego jest coraz więcej, bo coraz więcej jest używanych różnych mediów do tego, żeby de facto zrobić dobrze PiSowi. Przykre mnie szczególnie, ja tak patrzę i szkoda mi na przykład niektórych ludzi z Onetu, no bo puszczenie materiału dotyczącego tego listu tego Pana Przewodniczącego Rady Europy. No akurat wtedy, kiedy już zakończyło się posiedzenie aresztowe, kiedy czeka, czekają wszyscy, co, co będzie rano, jak sąd zdecyduje i ten jednoznaczny tekst, który przesądzał wszystkim Tak, ale to było na tej WP. Tak, 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 ale mówię mówię, właśnie, wiesz, mówię o, tym, o tym mechanizmie, który tak najbardziej pokazał pan, pan hrabota, bo tam ci tamte media nie pokazują tego do końca. A pan hrabota po prostu już tak jasno sobie przyczepił Nie, on jest w, w tej chwili Rzeczpospolita, wystąpiła kilkukrotnie jako obrońca już puszczenia, atakowanie Bodnara. Profesora Bodnara, za to, że robi, realizuje dokładnie to, co obiecali, czyli przywracanie praworządności. Gazeta, Rzeczpospolita, Gazeta dla Prawników dokładnie wie, że problem neosędziów i problem braku praworządności opiera się na tym, że mamy, nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, mamy ciało, które uzrupuje sobie status Trybunału Konstytucyjnego. Mamy sytuację, w której ten brak Trybunału jest sankcjonowany w taki sposób, że rząd nie drukuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które, które po prostu uważa za. Niezgodne z prawem. Tam ci sobie oczywiście wrzeszczą. Natomiast to jest taki stan. My byśmy oczywiście rozwiązali to Tomku szybciej. My byśmy po prostu wstrzymali wypłatę pensji, postawili po prostu ciecia przy tych Trybunale Konstytucyjnym. i Jak pan, państwo by się wyszli, tak. Tak, wyszli, to potem wróciliby i klucze by już nie działały. I no tak zrobił skoro... przez pewien czas by pan minister Sienkiewicz, tak zrobił z telewizorem. I... Bo tak, A nie, no to tak... znaczy to jest, szanowni państwo, no to jest to jest prosta historia. Jak nie chcemy ich wynosić siłą, to po prostu wystarczy. Przestajemy im płacić pieniądze, przestajemy ich wpuszczać na teren placówki. Mówimy im grzecznie, że nie jesteście już pracownikami tutaj tego. Jak się wam nie do podoba, sądu. Zapraszamy, tak, zapraszamy, zapraszamy do sądu. Tam macie tutaj, każdy dostaje pismo, dlaczego tak jest. Tutaj proszę pokwitować, odebrać sobie tutaj, jakie macie uprawnienia, jak, jak my to widzimy. I tak samo powinna być sprawa załatwiona z neosędziami Sądu Najwyższego. Natomiast Tymi dwoma wydziałami powołanymi tak, przez PiS. Tak, Tak, znaczy tak. Po czym w tej chwili to już chyba jest jeden, bo ta izba dyscyplinarna tak. została rozwiązana i został już tylko ta izba kontroli i spraw publicznych, która tak naprawdę jest po prostu pisowskim, w 100% pisowskim sądem. Szanowni Państwo, no nie ma takiej opcji, aby to było zgodne z konstytucją. Jeszcze raz. Oni zlikwidowali ciało zgodne z konstytucją, czyli Krajową Radę Sądownictwa, i powołali w to miejsce neokRS, czyli nie KRS, czyli to trochę tak, szanowni Państwo. Jak ja z Tomkiem bym założył uniwersytet medyczny i byśmy po prostu decydowali o tym, kto będzie lekarzami. Przydzielić no, ma... specjalizację jeszcze, tak. tak, tak ale no. powiem Państwu, w z że. Tym, że... Ale... Nie, jesteśmy, nie jesteśmy tutaj z kliki lekarzy. Niemo... Tak. Będziemy tak. rzetelnie przydzielać tak. specjalizację. Tak, tak. będziemy i będziemy. Nigdy tak. nie byliśmy. Na pracy. Będziemy będziemy. Tak, nie. absolutnie. Bo to jest grupa, która się trzyma Powiem Państwo, tak. Wiecie, tak, tak to, to jest ale problem. Powiem Państwo, że kradli w sklepie, a ja nie wiem jakiś lekarz, może to ukradł. Nie no wiem. Właśnie. To no, nie, nie, nie. No. A my na pewno nie będziemy bronić. Na pewno nie. Tak. No, nie ja wiem. jestem powołany, żeby chirurgów, ja chirurgów powiem, jak... czy onkologów oceniać. Nie, ale no, to, 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 to jest i to jest, Szanowni nie. Państwo, tylko że tutaj y, mamy do czynienia. Z ludźmi, którzy. To zresztą pięknie powiedział pan sędzia Igor Tuleja, że sędzia powinni, sędziowie powinni być nieskazitelnego charakteru. A to, co zrobił PiS, to i, i tak się, szanowni państwo, trafiało. Że nie byli nieskazitelnego. Ja mam. Prze... Ludzie, nie ludzie. no, to mi kiedyś powiedział menadżer, znany pan Jarosław Myjak, który kiedyś mi napisał w takim, takim czacie, sobie siedzieliśmy, taką myśl, która mnie tknęła, ale dlaczego pan wymaga środowiska sędziowskiego, żeby była inne niż środowisko dziennikarskie niż środowisko tego jest, To jest przekrój społeczeństwa, no więc e, to jest tak, że e, i, i on mnie, to mnie on śniło, że on ma rację. No, że e, Prawda jest taka, że sędziowie w roku 2000 e, i sędziowie w roku powiedzmy 2015 roku, to w 2015 roku te sądy były uczciwsze, sprawiedliwsze. No wiadomo, że dalekie od doskonałości, ale szło to we właściwym kierunku. Gdyby na przykład PiS popełnił w 2015 16 roku ustawę, w której wyrzuciłby wszystkich TW, bo wiecie Państwo, to jest w ogóle zabawna i śmieszna i smutna sytuacja, że tajni współpracownicy, którzy złożyli oświadczenie, że, że byli tajnymi współpracownikami, mogli nadal sądzić. Albo ci, którzy zagadali się ze służbami, to ich albo, albo zostały ich... przeniesione do, do słów, albo do zbiorów Do czynnych. Do czynnych. Czy, czy, czynnych. Przepraszam, nie, państwo... najgłupsi zostali. Eee, powiem Państwu tak, są, są czynni sędziowie, którzy mają, których teczki są w, w służbach, teczki współpracy, to co nie powinno mieć miejsca. Szanowni Państwo, ja... Jestem, powiem tak, no za młody jestem, żeby dziś mówić wszystko, co wiem, tym bardziej, że to, są, to jest wiedza taka, która jest bardzo trudna do udowodnienia bez wskazania osób. No bo skąd ma pan wiedzę taką, a kto pana dopuścił do tego? No i w tym momencie dochodzi do sytuacji, w której trzeba byłoby wymienić, żeby udowodnić, trzeba byłoby wymienić człowieka, który natychmiast dostałby sankcję karną za ujawnienie dokumentów wiedzy niejawnej. Odpowiadam mi o ale. Ale, to, ale, trzeba, ale my to mówimy, bo to jest ja tylko krótko mówię powiem, że PIS mógł po prostu tych sędziów po prostu jednym, jedną ustawą nikt by nie powiedział, że ci, co byli w PZPR, w tajnych służbach, etc, to wszyscy wolni. I nikt by złego słowa nie powiedział, nie dotykać się krajowej rady sądownictwa, nie dotykać się niczego. I na to miejsce sędziowie by sobie wybrali nowych, byłoby troszeczkę więcej, byłoby troszeczkę więcej ruchu w interesie tego, tylko że pis nie chodziło o likwidację układów i patologii. Ja to wszystkim od razu mówię. Pisowi chodziło o to, że Kaczyński chciał po prostu chwycić ręką, wręcz przeciwnie, Jemu, on chciał pozostania tych zaukładzionych sędziów. Wiecie państwo, to jest tak, że on liczył na to, że on po prostu on chciał takich fachowców od wydawania wyroku. To trochę tak jak nie wiem, to były, słuchaj, władze Boliwii wzięły Klausa Barbiego, tak? Boliwia wzięła. Tak, to szanowni państwo, no, to jest tak jak oni chcieli, boliwijczycy potrzebowali fachowca od walki z partyzantką, no to wzięli no, Klausa Barbiego, no zdecydowanie facet posiadał kompetencje, no, że, a, że, a że facet miał takie, a nie inne CV, te kompetencje. Tak, różne, różne służby wzięły Skorzenego, fachowca od dywersji. Tak, więc wiecie wobec państwo. Izrael. Także naprawdę nawet Izrael wykorzystywał z no, 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 on, on mu po prostu dał możliwość e, spłacenia długu, e, który zaciągnął e, wobec ogólnoświatowego i ludzkości, po prostu czynami. E, krótko mówiąc, dostał, dostał propozycję nie do odrzucenia, e, więc, który, której nie odrzucił. Dowodząc dowodząc. dowodząc no, hobby, że już był starszy i lubił żyć. No po prostu no, właśnie. No, jest. E, szan... lubił życie, takie hobby, tak. tak. E, I wracamy do hraboty. Szanowni Państwo, nie wiemy. E, przepraszam, czym e, tak naprawdę trzymają Pana Bogusia dla mnie, tak? Bo jesteśmy kolegami, wypiliśmy nawet parę win w życiu. E, a stra strasznie się zdenerwował, że ja to wytykam, ja że ja go e, po prostu... O wyświetlam, była taka zabawna historia, jak przez naszego wspólnego znajomego e, zadzwonił i przekazał mi ultimatum, że jak nie przestanę, to on będzie musiał zrzucić na mnie bombę atomową, więc e, szanowni Państwo... I leci, cały czas leci. Jeszcze leci. Minęło już, szanowni Państwo, nie wiem, już ponad pół roku, bomba jeszcze nie doleciała. No ale... niech się zacięła, Janek, nie wiem... Więc, ale, ale... Nie może wylądować w ogóle, bo jest bombą lądować teraz? Ale leci. W że leci, cały czas leci. No więc, więc nie wiemy, czy, czym trzymają Bogusia za jaja. Dlaczego on uważa, żeby robić, bo takie kompromitujące rzeczy, bo ty tak jak powiedziałeś, tam w tym wirtualnej Polsce to przeplatają się te materiały walące w pis. Jest tam jakaś można tak otwarcie Janek, no po prostu A właśnie, to jest tam jest, można. Bo tam w onecie tak samo, w onecie jest tam, to węglarczyk puści właśnie jakiś list rusu Polosa. To Gajce napisze jakoś tego. To zrobił wywiad y, znanym piarowcem PiSu, y, tym właścicielem Ibrisa, panem Marcinem Dumu. Z bardzo... samymi wyborami puszczą materiał o, 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 żo o, o żołnierzach na granicy. Przed samymi a, wyborami. Tak, znaczy o tym, że żołnierze się wsadzało do więzienia. I e, za to, że bronili się, bo jeszcze taka narracja. Bo wiecie Państwo, oni tam wszystko, tam wszystko zostało sprawdzone i okazało się, że tych czterech kolesi e, to strzelało nie tylko do e, nielegalnych e, imigrantów, którzy, uwaga, byli już w tym momencie za płotem, ale przede wszystkim odłożyli ogień w kierunku swoich kolegów. I to niebezpiecznie? Do innych co nie no, to jest, to jest, wiecie Państwo, taka w ogóle strzelanie, to wiecie Państwo, skierowanie nabitej broni w kierunku swoich kolegów jest przestępstwem, a strzelanie to już to wiecie Państwo, to, to, to już jest to już to jest w wojsku wiedzą, to znaczy jak zdarzają się wypadki, że jeden na osi strzelskiej jeden, jeden człowiek wstaje i mówi, że coś mu się zaczęło i macha w kierunku tych ludzi, którzy leżą albo z tyłu do tych Nie, oni, dopiero to strzelania, oni, to... oni się zaczynają, oni się kładą Wtedy to, tak, tak. Jeżeli Wiedźcie mają samo Jakaś jakaś Gimnastyka wtedy jest taki ktoś, tak. To jest... na, na ziemi ludzie mówią o, już to odłóż to, o tak właśnie. A tam się jeszcze strzelali, a tam się jeszcze strzelali. No, tak. Więc tak, szanowni Państwo, mamy, mamy hrabotę. Hrabota jest facetem, który robi dla PiS. Trzyma Podsumowując, trzyma Michała kolankę, skompromitowanego pracownika, media workera, który, szanowni państwo, po prostu, jakby to ująć, jawnie. To big game changer. Nie, to jest jawny piarowiec pisu, jawny doradca. Mamy na to dowody w postaci jego maili, w których, znaczy w których maili dworczyka, w których był wspominany, jak udziela porad. On sam zaś za to był wynagradzany. Tutaj go pozbawił go tego tej fuchy Grzesia Jakubowski, jakby to powiedzieć, była to ostatnia decyzja jego jako likwidatora, ponieważ e, kolanko gdzieś tam pobiegł, poskarżył się i pan e, Bartłomiej Sienkiewicz postanowił z, wstrzymać depisizację radia dla ciebie, z sobie tylko znanych powodów, pobudek. E, i to jest pierwsza rzecz. Trzyma tam panią Grażynę Zawadkę, panią Izabelę Kasprzek, które nawalają po prostu dokładnie po linii ziobry. To znaczy strzelają, uwaga, w, bronią używania Pegasusa przez pis. Atakują pana Tomasza Mraza. No, tekst z sugestiami, że nagrywanie własnych rozmów jest nielegalną prowokacją bez zgody sądu, no powiem państwu. To Tomek mówi tak, czy można tak otwarcie. To jest czasami. Była kiedyś taka taki żart o malarzu styce, który malował Boga na kolanach, i Bóg nagle się objawił i mówi: Styka, ty mnie nie maluj na kolanach, tym nie maluj dobrze. To miało być tam przy panoramie radzenia. Teraz zdaje się, czy tam jakimś tym, bez znaczenia. Natomiast e, e, tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że oni czasami dostają absurdalne e, polecenia. Ja powiem Państwu, w czasach, kiedy ja byłem komisarzem politycznym, ja pamiętam wściekłość mojego obozu, jak ja zatrudniłem Ziemkiewicza. Ja pamiętam, jak dostałem właśnie telefony od polityków, e, tutaj polityka, e, platformy, który mi sugerował, co to się ze mną nie stanie, jak, jak, jak on jeszcze raz otworzył telewizor i zobaczył Ziemkiewicza. Ja już mu powiedziałem, że to niestety nie jest już, albo stety nie jest już mój problem, mówi, bo ja bym meldowałem, że przegraliśmy telewizję. Więc <śmiech> <śmiech> na, czym, na czym to tym polega, szanowni państwo? Rafał Ziemkiewicz, wchodząc na pokład mojej telewizji, i operując w porankach, gdzie zobowiązał się do bycia, nazwijmy to w sposób bardzo wyważony. Leby nie było podwyżkę. Tak, znaczy to było, że Zienkiewicz bez cenzury to było 800 zł brutto, Zienkiewicz z cenzurą to było 900 zł brutto, więc wiemy, wiemy ile kosztuje Zienkiewicz z cenzurą i bez cenzury. Kosztował, Janku, kosztował. Kosztował, teraz, no, tak, pewnie teraz jest... Jarosław, Jarosław, Jarosław zepsuł rynek, Jarosław dał takie stawki, zepsuł rynek. Tak, Jarosław, Jarosław zepsuł Rozwalił ja, ja, szanowni państwo, nie ukrywałem. Ja przeszedłem, i jak on do mnie zatrudniłem, to mówię go, no, słuchaj, no, ja tu jestem komisarzem politycznym koalicji y, z udziałem obecnego rządu i polityków. Dawnych, nie, mówię, LPR-u, więc jak ci się coś nie podoba, no to, to żeby to było jasne. A jak już, jak, już, jak już akceptujesz, to ten. Więc. I miałeś 100 złotych, a Jarosław mówi: idź tam, chłopczy do Orlenu do... bez majtka i on ci da 2,5 miliona, Naprzej a po przejmuj kolejne. Iś tam, sobie do niego, tam iś tam do niego, dalej. milionów dostaniesz. będzie trzeba będzie nowa ciężarówka, to, to, to tylko pieniądze. Są, to są tylko pieniądze. Tak. <noise> ja Jarosław, rynek Jarosław, 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 Jarosław <noise> rynek. bez Bezsprzecznie, szanowni państwo. Od tego czasu po prostu dziennikarze to jest, to jest ten słynne hasło, że sprzedaje się teraz więcej dziennikarzy w Polsce niż gazet. A w styczniu najlepiej iść do buraka, burak powie, to obchodzi, dam ci i tak uciekam do Turcji. Ile chcesz? No właśnie. I, i, i teraz, <laughs> Szanowni Państwo, nie wiemy w jaki sposób hrabota się uwikło w robienie dobrze pis i dlaczego robi to, chociaż pisu nie ma przy władzy. Bo to jest zagadka. Powiem szczerze, ja, ja po prostu jestem zdziwiony, że tego typu rzeczy w poważnej gazecie dla prawników. Powiem Państwu, że nie, jako prenumerator rzeczy, rzeczy jestem generalnie rzecz biorąc zniesmaczony i no, jestem ciekaw po prostu, ile jeszcze będzie musiało takich zachowań nastąpić żeby właściciel się zdenerwował, huknął. Wiecie Państwo, to jest naprawdę zabawne, że, bo to nie jest przejaw wolności dziennikarskiej. To nie jest problem, bo to jest, Szanowni Państwo, ignorowanie faktu, że wspiera się poprzedni system, w którym, jeszcze raz umówmy się, mówimy o absolwencie Uniwersytetu Jagiellońskiego o Chrabocie. To jest naprawdę bardzo inteligentny koleż który, ja go znam, szanowni państwo, no, współpracowałem z nim i widziałem jaki ma warsztat dziennikarski, jakie ma zrozumienie. Tu nie ma wątpliwości co do tego, że facet wie co, czym. To jest jego celowe. Komentować można, szanowni państwo, dowolnie. Każdy ma prawo, ale, A, ale facet... tutaj nieprawdziwe fakty. Tak, no, no, tutaj się nie da. No, w, ta, w tak po, poważnej gazecie z tradycjami tego się nie da. No jeżeli już fakty, fakty rzeczywiście są specjalnie prokurowane pod jedną z partii rządzących. No to. to już jest olbrzymi problem. Szanowni Państwo, historia ekspert, to jest pogląd dla szlachty, 200... 50 lat obrzydzenia sarmatyzmu, Czy uwaga, czy tak rzeczywiście było, że to my uczyliśmy jeść nożem i widelcem Francuzów? Tutaj jest odpowiedź na ten artykuł. Jaki był poziom kultury polskiej w XVI, a jaki był poziom kultury francuskiej w XVI wieku? Bardzo ciekawy, szanowni państwo, tekst. Bogoni za świetnym gralem. Nie tylko świat nauki podąża za mirażem wszechczasów. Sekrety fortuny rodziny Kennedy. Eee... Najsłynniejsza amerykańska rodzina zbiła fortunę na działaniach, za które dziś idzie się do więzienia. I tu nie jest mowa tylko i wyłącznie o prohibicji. Koniec mitu Westerplatte. Więcej obrońców legendarnego półwyspu zginęło od polskich niż niemieckich kul. Naprawdę, jak chcecie się dowiedzieć, jak naprawdę wyglądała obrona Westerplatte koniecznie przeczytajcie ten numer. Polecam również historię na weekend no i Noce z Dudą, szanowni Państwo, i Noce z Dudą i oczywiście naszą książkę, obie są dostępne jako audiobooki w aplikacji Empik Go. Tomku? Panie Rysowie Kaczyński, pan Jaryco po 17.30. Pan, no muszę tutaj wystąpić tak jak prokurator, nigdy nie chciałem być, nie aspirowałem, ale oskarżam panie panie Kaczyński o to, że pan no, doprowadził do niszczenia naszego społeczeństwa, wie Pan. Bo to ja, zanim Pan już drugi raz nie doszedł do władzy, no takie rzeczy byłyby nie do pomyślenia. Czytam i po prostu oczom nie wierzę. Czytam fakty. Donoszą na dzieci sprzedające lemoniady. Jest reakcja sanepidu. W wakacje na wielu polskich osiedlach można spotkać dzieci sprzedające domowe roboty lemoniady. Dla jednych to urocze pierwsze wakacje, lekcje, yy, urocze pierwsze lekcje przedsiębiorczości, inni doszukują się w tym łamania przepisów i ślą do do Sanepidu. Zgłoszeń jest na tyle dużo, że Sanepid z września Wojsko Wielkopolskie postanowił zabrać głos w sprawie. Niektóre z dzieci w ten sposób Zarabiają na wakacje i na nowo komputer, czy hulajnogę, a jeszcze inne po prostu zabijają nudę. W domach przygotowują świeżą lemoniadę, a potem sprzedają ją przed blokami albo sklepami, sąsiadom, w upalne dni. Nie wszystkim jednak taka inicjatywa dzieci się podoba. I tam jest taki właśnie problem. Zresztą, panie Sławie, ja nie potrafię tego zrozumieć. Były, pokazaliśmy przypadki policji, gdzie policja interweniowała w stosunku do matki, gdzie dziecko ze sklepu wyniosło bułkę. Tutaj mamy interwencję dotyczącą ludzi, którzy wychodzą masowo ludzie, i mają pretensję, że dzieci sprzedają z, zrobioną przez siebie lemoniadę. Powiedz co naprawdę, przypomnijcie sobie Państwo, przed 2015 rokiem jeszcze no, no, takich spraw było, nie mieliśmy, a tutaj okazuje się, że iluś ludzi ma, te preten ma te taką pretensję do dzieci. To już jest pewnego rodzaju problem społeczny. To jest problem społeczny, to nie jest problem, tylko jest problem społeczny. Pan wyhodował niestety takich ludzi. Jakim trzeba być skończonym bydlakiem, żeby, przeszka żeby przeszkadzało, że dziecko... Yy, przed blokiem sprzedaje lemoniadę. No, szanowni Państwo, no, pomyślcie sobie dokładnie. I Panie Kaczyński, niech Pan sobie poczyta, zrobi jakiś research tego, bo Panu zrobią, czy takie rzeczy się zdarzało jeszcze wcześniej, zanim Pan pokazał tym kmiotom, nie uczcie się, bądźcie tacy, jesteście, wy jesteście świetni, nie musicie uczyć języków, nie musicie, teraz Wasza kolej nareszcie. I oni chodzą, oni są szeryfami i rządzą. Po prostu rządzą. I naprawdę to, że ja przypisuję to Panu, to wielu ludzi to potwierdzi. Po prostu Pan wyhodował takich, taką część społeczeństwa. To jest Pana wina. Do więzienia, Panie Kaczyński. Do więzienia. No Państwu mówimy ja do zobaczenia.